Cześć, siemaneczko, witam wszystkich. Ja jestem Marcin, to jest Gorilla Electronics i dzisiaj nagrywamy kolejny krótki film o zwiększaniu mocy u nas w firmie. Bohaterem tego odcinka będzie Audi A4, wersja poliftowa. Stoi jeszcze na zewnątrz, ponieważ w środku mamy jeszcze na rolce Skodę Superb, też 2.0 TDI. Generalnie no bardzo częsty silnik przewijający się u nas, szczególnie te wersje na Common Railu. Tu mamy ten prosty CFFB, 140 koni, akurat fleszujemy softa, ale odcinek będzie nie o tym samochodzie, będzie o samochodzie tym właśnie, który stoi tutaj. Jak widzicie, bardzo fajny kolor. Porobimy jakieś rolling shoty, chyba tak się to nazywa. Jeszcze z ciekawostek, nasz kącik do klienta, czyli ławeczka. Akurat z rana mieliśmy trochę czasu i zajęliśmy się wzmocnieniem ławki z Allegro za 200 zł. I wykonaliśmy tutaj oto takie zmiany konstrukcyjne w tym czymś, co zwieje się ławką, a nie powinno w zasadzie. Także wspawaliśmy taki spornik i teraz ławka jest sztywna. Przynajmniej powinna być sztywna. Wiadomo, jak jest sztywno, to jest zajebiście, nie? Ławeczka jest zrobiona, bez gadania o ławeczce. Siadamy do Audi i jedziemy mierzyć czasy. Później wjeżdżamy już na rolkę, bo to jest na szczęście przednapęd. I będziemy mierzyć już tu na podwoziowie hamowni moc, diagnostykę robić. Zgrywać softa, wgrywać, stroić auto, aż wystroimy i tak dalej, i tak dalej. Także widzimy się za chwileczkę w autku. Dobra, odpalamy maszynę i jedziemy mierzyć moc. Znaczy nie moc, tylko czasy. Moce mamy już pomierzone. Już nie piszczymy. No już spokojnie, spokojnie. Generalnie, co można powiedzieć o Audi A4 B8? No ja mogę powiedzieć tyle, że jest to bardzo fajne auto. Jest to bardzo fajne autko i generalnie A4 B8 było też długo produkowane, bo było produkowane od, zdaje się, tak, teraz czytałem Wikipedię, od 2007 do 2014 czy 2015 roku. I to daje nam jakieś 7 czy 8 lat produkcji przed lifta i po lifta razem, nie? Że całkiem spoko. Przytrzymy. Jeśli chodzi o silniki diesla stosowane właśnie w B8, to na szczęście nie było tutaj już 2.0 TDI na pompowtryskach. Były one wkładane w B7. A mówię na szczęście, ponieważ no, jak pewnie wiecie, 2.0 TDI na pompowtryskach miały po prostu dużo wad, nie? Były to wadliwe silniki i troszkę na początku zepsuły dobre imię 2.0 TDI, dobre imię, które zbudowały silniki właśnie 2.0 TDI na Common Rail, ponieważ są to silniki wysoce bezobsługowe, bezawaryjne, które gwarantują niskie spalanie, wysokie osiągi, jeśli chodzi o chip tuning, można robić bardzo fajne przyrosty bez uszczerbku na zdrowiu tych jednostek, co jest właśnie też zajebiste w przypadku 2.0 TDI na CR-ach. I właśnie B8 miały tylko 2.0 TDI na Common Railu różnej maści generalnie, począwszy chyba od 120 koni, to był najsłabszy silnik i to była to stłumiona wersja softowo, wersja 143 konna, czyli caga po prostu. Była też wersja 136 koni,
jeśli coś tu źle mówię, to mnie oczywiście w komentarzach poprawicie. Wszystkiego też nie pamiętam. 163 konie było, 170, 177 i nawet na końcu były wkładane silniki 190-konne do B8-ek. Przecież praktycznie najnowsze, najnowsze jednostki 2.0 TDI spotykane teraz właśnie w A4 B9. Także całkiem spoko. Czyli szeroka gama silników i tylko 2.0 TDI nie wkładali na szczęście do B8-ek. Na szczęście nie wpadli na taki pomysł, żeby wkładać 1.6 TDI, nie? No to byłoby to trochę za słabe, nie? Po prostu. Za mały silnik, za duże auto. No, nie pasuje to jedno do drugiego. Dobra. I teraz będę właśnie mierzyć czas, także muszę się przepiąć. Mamy już przerolowane na hamowni, mamy zmierzoną serię, mamy zrobioną diagnostykę, mamy już nawet softa szczytanego, mamy softa przeklikanego, mamy softa wgranego kilka razy i generalnie mamy już auto wystrojone. Przejdziemy sobie od razu może do wykresu. Seria wyszła nam 151 koni, natomiast moment wyszedł 346 Nm, czyli moment wyższy niż ma być w serii. Został tutaj osiągnięty przez silnik na oryginalnym oprogramowaniu. Natomiast po modyfikacji mamy 188 koni i 410 Nm. I zaznaczam tutaj, że to nie jest taki soft max maxów, żeby pokazać na YouTubach, że ile to nie można mocy zrobić z 2.0 TDI. To jest taka typowa modyfikacja, jaką ja akurat stosuję od wielu lat w tego typu silnikach, konkretnie w tych 150 z A4. I generalnie mam już mnóstwo sztuk zrobionych, klienci nie narzekają, nie zgłaszają problemów. Jest to moim zdaniem optymalizacja bardzo bezpieczna dla tego silnika z zachowaniem limiterów od EGT i innych ważnych temperatur, jakie tutaj występują na silniku. Także myślę, że autko długo pojedzie na softcie i generalnie mega się jaram, bo zaraz wsiadamy razem do Audicy i jedziemy sobie mierzyć czasy. Generalnie troszkę się zawiodłem, bo mierzyliśmy 40-140 na oryginalnym softcie i myślałem, że tak ładnie wyglądający Audi zrobi lepszy czas niż wyszedł, a wyszło nam 14,5 sekundy jakoś, także troszkę dużo jak na to auto. Ale generalnie ja to tak w głowie porównuję z Golfami, tam 6, 7, które mają dużo niższe czasy. A tutaj mamy znowu kombika, auto jest bardziej ciężkie po prostu niż typowy Golf. Dlatego też mamy gorsze czasy. Jak widzimy, moc tutaj nominalna, moc seryjna, wszystko było w normie. Także nie jest to jakiś zajeżdżony egzemplarz. Mamy około 200 tysięcy przebiegu, także też całkiem wszystko spoko. Dobra, zawijamy się do autka. Widzimy się za chwilę na drodze. Powoli kończymy ten niezwykle krótki odcinek o chiptuningu 2.0 TDI CJCD Audi A4 B8.
Jeśli ten odcinek Wam się podobał, będę oczywiście wdzięczny jak zawsze za lajka, suba i klikajcie sobie dzwoneczek, żeby wiedzieć o kolejnych nowych filmach od Gorilla Electronics. Jest to bardzo pomocne. Generalnie serdecznie Was pozdrawiam i co? No, i do zobaczenia przy kolejnych realizacjach. Trzymajcie się cieplutko. Hej!